Witam wszystkich serdecznie z tej strony Emil z kanałem StarCraft. Mam dla Was bardzo ważne oraz ciekawe. Moim zdaniem, ogłoszenie, otóż mam przyjemność przedstawić wam ligę Pokerstrategy.com. Cóż to jest takiego ciekawego? Otóż jest to liga sponsorowana przez stronę PokerStrategy.com, jak już powiedziałem, dziewięciu graczy z dziewięciu krajów, trzech zergów, trzech protosów, trzech teran. Będzie walczyło. Turnieju długim turnieju, zazwyczaj dokładnie powiem, jak to będzie wyglądać, o kwotę o pulę nagród 9000 dolarów, więc z kupa kasy. Będę miał dla was przyjemność przedstawić wszystkie te gry, które będą. Pozwólcie, że pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Na dole macie link do mojej strony, gdzie jest to wszystko opisane, i już wam tłumaczę, jak to będzie wyglądało. Otóż mówię, 9 graczy z 9 krajów każdy z graczy rozegra mecz z innym przeciwnikiem, czyli każdy na każdego rozegra dokładnie 10 map na każdego przeciwnika, czyli jeden gracz rozegra aż 80 map. I te wszystkie gry wam pokażę każdego gracza. Pula nagród to dokładnie 8900 dolarów. Więc niczego sobie kwota. Każdy mecz jest bardzo ważny z tego względu, że za każdy mecz jest jeden punkt. Czyli nie ma tutaj takiej mocy, że każdy dostaje jakieś pieniądze, ale trzeba grać, trzeba walczyć o każdy jeden punkt. Znamy już trzech graczy. Jest to Grabi, Titan oraz Soke. Zergów jeszcze nie znamy. Nie znamy też jeszcze Terran. To znaczy ja znam, ale nie powiem. Zostaną oni ogłoszeni 10 oraz 17 sierpnia. Pierwsze mecze rozpoczną się w tygodniu od 20 sierpnia. I tutaj widzicie prize pool w tym momencie za pierwsze miejsce 250... <kluzny> Przepraszam, emocje. 2500 dolarów za pierwsze miejsce, za dziewiąte, 400, co jest jednak bardzo ważne, jak powiedziałem, że każdy mecz się liczy, Każdy jeden malutka mapa się liczy. Otóż liczy się z tego powodu, że jeżeli dwóch graczy będzie miała taką samą ilość punktów, dajmy na to ostatni mecz, tutaj dwóch graczy walczą o 8 i 9 miejsce. Czy jest oczy walczyć, czy może być remis? Otóż jest, bo jeżeli zajmą dokładnie razem ósme miejsce, będą mieli taką samą ilość punktów, to wtedy te 900 dolarów, te, które tu by były, Dzieli się na dwie osoby, czyli ten z dołu ma o co walczyć, ten z góry też ma o co walczyć, bo pieniądze są po prostu dzielone. Jeżeli na przykład 4, 3 gracze zajmie te same miejsce, no to oddaje się kwotę, którą mają do wygrania i to się dzieli na trzech. Jak widzicie mamy już paru kasterów, jest jakiś tam polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ten chyba Wam się najbardziej spodoba. No dobra, już bez wgłupów, zostałem zaproszony, to jest pierwszy turniej, na który zostałem zaproszony, taki międzynarodowy, będę miał tą okazję pokazać Wam wszystkie te gry, będzie dużo ciekawych gier, będzie też trochę mirrorów, za którymi nie wszyscy przepadają, ale pamiętajmy jedną rzecz, to będą świetni gracze i czegoś nowego będzie można się nauczyć, więc zapraszam na moją stronę, na dole jest link, możecie skomentować, powiedzieć jak myślicie kto to może być taki, kto jeszcze będzie tam grał. I no cóż, nowe informacje oczywiście będą dodawane za każdym razem jak się o czymś dowiem, powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawy tej ligi, bo to jest po prostu taki, zawsze lubiłem pokazywać show mecze, tutaj będzie ich cała masa, zobaczcie ile będzie gier Grabiego, 80 map Grabiego, więc będzie co pokazywać i z tego co mi wiadomo będzie tak rozegrane, że wszystkie mecze pokażemy, więc ła, ale będzie impreza. W takim wypadku do usłyszenia, do zobaczenia, widzimy się. Nie wiem kiedy się widzimy. Jeżeli chodzi o mnie takie mała informacja. Na razie streamów z turniejów nie będzie, bo jak słyszycie, moje gardło odmówiło totalnie współpracy. Postaram się wyleczyć jak najszybciej, więc do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.